To jest czas biznesu Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. Artystka, niewątpliwie wielka, tworzy swoje prace, wystawia je, ale współpracuje także z dziećmi, prowadząc zajęcia i ucząc je plastyki, malarstwa i artystyczności. Witam serdecznie Elwira Springer-Wawrzyniak. Dzień dobry, Elwiro. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie. Jesteś artystką. Jak sobie radzą artyści w biznesie? Tak, to jest takie szeroko pojęte tutaj pytanie, artyści. Ja mogę powiedzieć tylko na swoim przykładzie, jak sobie radzę. Staram się, jak tylko mogę. Chcę powiedzieć, że no, w dzisiejszych czasach artysta ma dużo, dużo łatwiej. Lepiej jest po prostu rozwijać się w tej twórczości, ponieważ istnieje internet, może wystawiać swoje obrazy, może pokazywać się w internecie. Jeszcze pamiętam, gdzieś 10-15 lat temu było to dla mnie dosyć trudne pokazać się. Tutaj bazowałam na wystawach różnego rodzaju w większych lub mniejszych miastach, miasteczkach. No, dzisiaj to właściwie bazuje głównie na przekazie internetowym. Prowadzisz także zajęcia dla dzieci. Jak one wyglądają? Zajęcia dla dzieci, tak. Stworzyłam firmę. Od tego roku właściwie już prowadzę zajęcia w takim trochę niefajnym czasie to powstało, bo 1 marca otworzyłam firmę, pracownię plastyczną Salvador, która działa właśnie w Poznaniu. No, zajęcia odbywają się popołudniami dla dzieci. Dzieci przychodzą, tworzą, malują, wycinają, kleją. Wszystkie techniki plastyczne, jakie tylko znam, przekazuję. Dobrze się bawimy, dobrze i miło spędzamy czas. Fajna zabawa po prostu z dzieciakami. To jest to, co chciałam zawsze robić i o czym marzyłam już właściwie. Ten projekt, mój pomysł powstał 10 lat temu w mojej głowie, a dopiero przyszedł taki moment, czas, kiedy dojrzałam do tej decyzji, mogłam właśnie otworzyć tą swoją pracownię plastyczną. Muszę przyznać, że niskim nakładem, głównie bazując na moich umiejętnościach i doświadczeniu jako nauczyciel też, jako pedagog, jako artysta. No i tak powstała ta pracownia. Tworzymy, działamy z dużym efektem. Dzieci chętnie przychodzą, rodzice dzwonią, że chcą przyprowadzać dzieci na zajęcia. No muszę Ci się przyznać, że to idealnie wpisuje się w to, o czym piszę w książce Coś z niczego, bo tam napisałem, że u mnie w tych różnych projektach, które w życiu robiłem, to chodziło właśnie o dobrą zabawę, więc cieszę się, że też to potwierdzasz, że dobrze się bawisz, a przy okazji prowadzisz biznes. No i o ten biznes chciałem zapytać. Coś z niczego, to tytuł książki, jak stworzyć coś z niczego. Czy to jest tak jak malowanie obrazu? Nie wiem, masz płótno, farby i nagle z niczego powstaje coś. Po części tak, coś z niczego, ale żeby stworzyć ten obraz, no musi być odpowiedni moment, musi być odpowiednia chwila, musi być ta wena artystyczna też. Niektórym osobom, artystom przychodzi to bez problemu. Niektórzy po prostu mają takie swoje też słabsze okresy. Przyznam się, że miałam swój słabszy okres, kilka lat nawet, gdzie nie sięgałam po płótna, nie malowałam, robiłam inne rzeczy, współpracowałam z jakimiś firmami, czy zajmowałam się trochę reklamą też. No i dopiero powróciłam tak kilka lat temu znowu do malowania. Stwierdziłam, że to jest ten odpowiedni czas, żeby sięgnąć znowu po pędzle, po płótna, no i sobie malować, tworzyć, tak? I pokazywać to właśnie też gdzieś dalej. Wystawiasz także prace, jakbyś mogła dwa słowa o tym powiedzieć. To są prace wystawiane indywidualnie, ale także grupowo. Tak, to były, przede wszystkim to były też zbiorowe wystawy. Muszę powiedzieć, że dawno temu to było. Dawno temu i teraz chcę jak gdyby na nowo otworzyć się i iść do ludzi. Tak jak pisarz ma swoje jakieś pracę, czy ma swoje jakieś wiersze i chowa do szuflady, tak ja też mam taką tutaj skrytkę swoją, gdzie maluję obrazy i chowam je. To jest moja piwnica, więc mam nadzieję, że kiedyś otworzę tą piwnicę i wyjdę na szerokie wody i będę mogła pokazać to ludziom, co właśnie schowałam do tej mojej tajemnej piwnicy.
Tego ci życzę. A jak wygląda tworzenie obrazu? Wspomniałeś wcześniej o tym, że musi być odpowiedni moment, ale co, przychodzi wena i nagle, nie wiem, lecisz po prostu do swojej pracowni, żeby zacząć jak najszybciej tworzyć? Tak. Ja mam coś takiego, że po prostu wydarzenia, które też się toczą, to co dzieje się wokół nas teraz, czy jakieś moje przeżycia, czy chodzi za mną pewien obraz, pewien projekt, pewien pomysł, no i po prostu muszę po prostu to zrealizować, muszę to namalować, najpierw powstają szkice, no i później przechodzę do tej wielkiej realizacji, tak? Ale to jest właśnie taka chwila, musi coś zadziałać, że po prostu dostaję takiego kopa i idę tworzyć. Jak możesz nam pomóc? Jak mogę wam pomóc? To jest dobre pytanie, jak mogę wam pomóc. No, zapraszam do mnie, do pracowni, na miłe spotkanie, na rozmowę, na pogadanie o sztuce. Dostaniecie farby, dostaniecie płótno, możemy malować cały czas, tworzyć. Trudno powiedzieć, jak mogę wam pomóc. No, przekazuję to, co najcenniejsze, co najfajniejsze, co potrafię. Dużo potrafię przekazać właśnie wiadomości o sztuce współczesnej, którą się teraz bardzo mocno zajmuję. Więc zapraszam do pracowni. No ale rozumiem, że można też przyjść na zajęcia z dziećmi, można kupić od ciebie obraz? Tak, można też kupić obraz. Mam drugą stronę też poświęconą tylko wyłącznie mojej twórczości. Można zamówić portrety, bo też się specjalizuję w malowaniu portretów, ale można też zamówić taką moją własną twórczość, tak, tylko prace, które są związane z moim jakimś pomysłem i moje realizacje. Elwira Springer Wawrzyniak, bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. I co? Do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.